Witam Państwa serdecznie. Mam zaszczyt i olbrzymią przyjemność zaprosić wszystkich na koncerty do Archikatedry Łódzkiej. Koncerty w ramach cyklu Organy, Solo i Kameralnie. Jak zawsze ten cykl organizowany jest dzięki staraniom Fundacji Carpe Diem oraz parafii archikatedralnej świętego Stanisława Kostki. W tym roku, w czerwcu, dwa koncerty, 7 i 14 czerwca bieżącego roku. Pierwszy z koncertów jest koncertem, myślę, że dla festiwalu wyjątkowym, bowiem jest on związany z jubileuszem pana Jakuba Garbacza, organisty, pierwszego organista Archikatedry Łódzkiej, który już od 20 lat pełni tę zaszczytną posługę, uświetniając swoją grą nie tylko liturgię w archikatedrze, ale także wielokrotnie występując jako koncertujący organista, także na festiwalach i koncertach w archikatedrze, ale także i w innych kościołach Łodzi. Pan Jakub Garbacz to jeden z najwybitniejszych polskich organistów, wirtuozów, występujący solo, ale także i kameralnie, w tym ze swoją małżonką, panią Joanną Woszczyk-Garbacz. Ma w swoim repertuarze dzieła, począwszy od renesansu, aż do współczesności. Oprócz tego, że występuje, tak jak mówiłem, w Archikatedrze Łódzkiej, ale także i w Łodzi i na wielu prestiżowych festiwalach w naszym kraju, koncertuje także poza granicami Polski, w tym w Skandynawii, w krajach Europy Zachodniej, jest artystą niezwykle cenionym, o czym myślę, żeby walcy katedralnych koncertów mogli wielokrotnie się przekonać. Jest to postać o tyle ważna także dla naszego cyklu, że od lat pan Jakub Garbacz pełni funkcję kierownika artystycznego festiwalu w Archikatedrze Łódzkiej. Warto powiedzieć, że pan Garbacz oprócz występów para się także nagrywaniem muzyki. I to nie tylko ze swoim udziałem. Tutaj chciałem zaprezentować płytę, która dość dawno temu ukazała się, już kilkanaście lat temu, ale jest ona o tyle ważna i cenna, iż nagrana została właśnie na organach w Archikatedrze Łódzkiej, zarówno na tym dużym instrumencie, jak i na małym. Ale działalność fonograficzna pana Jakuba Garbacza dotyczy także wydawnictwa, wydawnictw płytowych. Jest on bowiem założycielem i szefem renomowanej, można by powiedzieć, już wytwórni fonograficznej Ars Sonora. O tym, że jest to wytwórnia naprawdę ważna i doceniana, świadczy już nie tylko liczba płyt, które wyszły pod jej szyldem, to już ponad 100 znakomitych albumów, ale również i to, że te płyty są nagradzane i to tak prestiżowymi nagrodami jak Fryderyk, najważniejsza nagroda fonograficzna przemysłu fonograficznego w Polsce. Fryderyk Ars Sonora otrzymała to za płytę Verbum Incarnatum w kategorii muzyki dawnej. Warto także po tę płytę sięgnąć. No ale jeśli chodzi o sam koncert pana Jakuba Garbacza, to jako znakomity wirtuoz tego instrumentu przygotował nam na organy, te główne katedralne, znakomity program. Rozpocznie swój koncert 7 czerwca o godzinie 19 od prezentacji muzyki twórców niemieckiego baroku, począwszy od Dietricha Buxtehudego. To mniej znany kompozytor, poprzednik Jana Sebastiana Bacha, twórca tworzący głównie w drugiej połowie XVII wieku. Potem dwa dzieła, no oczywiście, jak żeby inaczej, wielkiego Jana Sebastiana. Później kompozytor, który Bachem zafascynował się, ale w kilkadziesiąt lat po śmierci lipskiego kantora, Felix Mendelssohn, ten, który, można by powiedzieć, przywrócił muzykę Bacha światu muzycznemu w epoce romantyzmu. Jedna z sonat tego kompozytora właśnie na organy, z sześciu wspaniałych sonat organowych, sonata c-moll op. 65 numer 2 Felixa Mendelssohna. I na zakończenie swojego recitalu jubileuszowego, podkreślę,
świętujemy 20-lecie posługi organistowskiej w Archikatedrze Łódzkiej pana Jakuba Garbacza, dwa dzieła twórców francuskich. Mówi się słusznie, że te organy archikatedralne są szczególnie dla tej muzyki, można by powiedzieć, predestynowane. Ona wspaniale na niej wychodzi. To jest muzyka z gatunku symfonizmu organowego. I reprezentować ją będą dwa francuskie dzieła. Jako pierwsze Preludium i Fuga i wariacje H-moll op. 18 Cezara Franka, a potem Piąta Symfonia Organowa Charlesa Marie Widora. Część pierwsza tejże symfonii będzie to toccata. A zatem zapraszam wszystkich Państwa na koncert inaugurujący tegoroczną wiosenną edycję festiwalu Organy, Solo i Kameralnie. Będzie to koncert wyjątkowy, jubileusz działalności w Archikatedrze Łódzkiej jako pierwszego organisty Jakuba Garbacza, znakomitego wirtuoza tego instrumentu, ale także i animatora życia muzycznego, reżysera dźwięku, wspaniałego człowieka, który rozwinął działalność fonograficzną w naszym mieście. Zapraszam.